Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani wierni, obchodzimy dziś święto w naszej diecezji, rocznicę poświęcenia Kościoła Katedralnego Bazyliki Archikatedralnej. Jest to najważniejszy kościół w naszej diecezji. Tam sprawuje uroczyste msze święte ksiądz arcybiskup, głosi kazania, tam znajduje się jego katedra, czyli krzesło, z którego przemawia jako następca apostołów. I on zarządza tutaj tym kościołem naszym lokalnym jako następca apostołów i czuwa, jest stróżem tego, byśmy w wierze nie pobłądzili, ale byśmy doszli do wiecznego szczęścia. Bo takie jest zadanie biskupów. Słowo biskup, episkopos z języka greckiego oznacza stróża. Stróż to ten, który stoi na straży, dba o wiarę naszą, o doktrynę, o to, byśmy zachowywali to, co Chrystus przekazał przez apostołów. I dzisiaj ta rocznica poświęcenia tego najważniejszego kościoła dla nas, dla naszej archidiecezji, dlatego pozwólcie, że powiem parę słów na temat Kościoła Świętego, a właściwie jego jednego z przymiotów, bardzo ważnego. Kościół ma cztery przymioty, jak mówimy w wyznaniu wiary. Jest jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. I co to znaczy, że Kościół jest jeden? Bo o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Święty Tomasz z Akwinu, bo na nim był, chciał się oprzeć, napisał tak. Co do pierwszego przymiotu, trzeba wiedzieć, że chociaż różni heretycy stworzyli rozmaite sekty, to nie należą one do Kościoła. Tworzą bowiem wielość, a Kościół jest jeden. Kościół jest jeden, a niewiele jest kościołów. I dlatego każdy, kto wyznaje inną wiarę niż Kościół, odpada od niego i nie jest częścią jednego Kościoła. Po prostu pozostaje poza Kościołem, bo Kościół jest jeden. Ale zastanawia nas pewnie, dlaczego, skoro Kościół jest jeden, to tak bardzo różnorodny. Bo rzeczywiście Kościół składa się z różnych wspólnot, chociażby diecezji. W różnych państwach jest Kościół. Ludzie modlą się w różnych językach, zanoszą modlitwy w swoich narodowych językach. Mają różne nabożeństwa, różne są też zwyczaje. Ale to nie zmienia faktu, że wyznajemy tę samą wiarę. I na czym opiera się jedność Kościoła? Święty Tomasz bardzo pięknie to wyraża. Ta jedność jest osadzona na trzech cnotach. Na trzech cnotach, które pochodzą od Pana Boga, a które otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Jest to wiara, nadzieja i miłość. Na tych trzech cnotach wyraża się, czy stoi jedność Kościoła i wyraża się właśnie w tych trzech cnotach. I święty Tomasz z Akwinu tak pisze. Najpierw sama wiara. Wszyscy bowiem chrześcijanie należą do ciała Kościoła, bo w to samo wierzą. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów. To samo w liście do Efezjan. Jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest. A więc kto wyznaje swoje dogmaty, tworzy swoje prawdy wiary, ten już nie jest w jednym Kościele. Bo żeby trwać w jednym Kościele, trzeba wyznawać te same prawdy, które Kościół wyznaje. I to jest oznaką jedności. Druga cnota to nadzieja. I pisze święty Tomasz tak. Po drugie, jedna nadzieja. Wszyscy bowiem zostali utwierdzeni w tej samej nadziei
osiągnięcia życia wiecznego. Dlatego mówi apostoł w liście do Efezjan: jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani do jednej nadziei. A więc mamy jedną nadzieję na osiągnięcie życia wiecznego, czyli jeden cel, bo celem naszym jest życie wieczne. Skoro wszyscy zmierzamy do tego samego celu, choć po różnych drogach, bo Pan Bóg powołuje nas do różnych stanów, ale zmierzamy do jednego celu. Jeżeli stracimy ten cel z oczu, to nie jesteśmy już w jednym kościele. I po trzecie, ta sama miłość, pisze święty Tomasz, ta sama miłość, bo wszyscy bowiem łączymy się w miłości Bożej i miłości wzajemnej. Czytamy w Ewangelii świętego Jana: aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Objawia się zaś ta miłość i sprawdza, kiedy poszczególne członki się o siebie wzajemnie troszczą i kiedy umieją sobie wzajemnie współczuć. Jak czytamy w liście do Efezjan: żyjąc prawdziwie w miłości, starajmy się, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Z Niego całe ciało zespolone i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacnia każdy z członków stosownie do jego miary. Przyczynia sobie wzrostu do budowania siebie w miłości. A więc każdy powinien być dla swego bliźniego użyteczny tą łaską, którą od Boga otrzymał. A więc to, co nas łączy w jeden Kościół, to miłość. Miłość do Pana Boga i miłość wzajemna. Kto przestaje miłować, odłącza się od Kościoła. Kto tworzy swoją wspólnotę, a nie kocha wszystkich, całego Kościoła, a szczególnie ta miłość jest bardzo widoczna, czy też rozłam w tej miłości, kiedy ktoś nie uznaje papieża. A więc nie ma miłości do głowy Kościoła, ale się od niej oddziela, nie jest już w jednym Kościele. A więc to są znamiona jedności Kościoła. I jakże ważne, by trwać w tym jednym Kościele, a więc wyznawać tą samą wiarę, miłować siebie wzajemnie i mieć tę samą nadzieję, czyli dążyć do tego samego celu. Wtedy jesteśmy na tej jednej łodzi, która nas prowadzi do zbawienia wiecznego. Jeżeli będziemy po swojemu układać wszystko, to wypadamy z tej łodzi. I święty Tomasz z Akwinu na zakończenie pisze takie bardzo ważne pouczenie: każdy katolik nie może dopuszczać, by ktokolwiek znalazł się poza Kościołem, skoro jest tylko jeden Kościół i tylko w nim możemy znaleźć zbawienie, tak jak ocalić się można było tylko w Arce Noego. A więc Kościół porównuje do Arki Noego, która tylko jedyna uratowała wszystkich przed potopem. I podobnie jest w tym świecie. Tylko na statku Kościoła możemy ocaleć. I choć ten Kościół jest atakowany i zewnętrznie, ale także i na pokładzie tego statku wiemy dobrze, że zdarzają się różne nieszczęścia, tak jak chociażby teraz różne nagłaśniane, to nie odchodźmy z tego Kościoła, nie schodźmy z tej łodzi. Pamiętajmy, że łączy nas jedna wiara, jedna nadzieja i jedna miłość. I w ten sposób dopłyniemy do portu, którym jest życie wieczne. I obyśmy wszyscy tam dopłynęli. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub, wspieraj, podaj dalej. Bóg zapłać za wasze wsparcie, to dzięki wam powstają nowe odcinki. Więcej informacji w opisie filmu.